Cześć, witam Was w kolejnej recenzji. Tym razem zajmiemy się programem 1Password, który jest dostępny w wersji uniwersalnej na iOS. W tym momencie kosztuje 8 dolarów, jednak jest to bodajże 50% obniżka, dlatego spieszcie się, jeżeli oglądacie ten filmik jakoś tam dzień czy dwa po publikacji, ponieważ lada chwila ta cena może się zmienić. Także zapraszamy. Okej, sama ikonka, jak widzicie, znajduje się tutaj. Od razu mówię, że nie będę korzystał z mojej bazy jakby programu, ponieważ mamy tutaj w opcjach takie coś jak Demo Mode, który pozwala nam na jakby wyczyszczenie naszych danych, haseł i wszystkiego i zastąpienie ich tymi danymi, które dostarcza producent, abyśmy mogli chociażby zaprezentować je właśnie w filmiku, czy pokazać znajomym. Jest to bardzo fajna funkcja, mi się, jak widzicie, przydała. I może zacznijmy od tego, czym ten program tak naprawdę jest. Więc polega to na tym właściwie, że my przypisujemy sobie do tego programu jakieś jedno nasze hasło, którego będziemy używali, a następnie wprowadzając różne loginy i hasła, czy nawet notatki, o czym zaraz powiem, mamy te wszystkie hasła jakby w jednym miejscu, są one zabezpieczone, a do tego program pozwoli nam wygenerować bardzo długie, składające się z wielu znaków i właściwie przypadkowych liter i cyfr hasła, czyli łączy tak naprawdę bezpieczeństwo z właściwie prostotą użytkowania. Mi się bardzo podoba. Już pokazuję, jak to działa. Pierwsza zakładka to ulubione. Mamy tutaj oczywiście jakieś tam elementy oznaczone gwiazdką. Jednak przechodząc do kategorii, mamy tak, po kolei loginy, zabezpieczone notatki, karty kredytowe, nasze jakieś, jakby to powiedzieć, tożsamości, czyli informacje na nasz temat. Następnie prawo jazdy, jakieś programy, kupony i tego typu rzeczy oraz licencje na programy. Zacznijmy od tego, czego będziemy używali najczęściej, czyli oczywiście loginów. I załóżmy, że tutaj został dodany na przykład taki Facebook. Po kliknięciu pokazuje nam się mail, czyli nazwa, jaką mamy wpisaną, następnie hasło oraz login do samej strony. Klikając w niego, aplikacja przeniesie nas do wbudowanej przeglądarki, czyli nie zostajemy tutaj przeniesieni do Safari i klikamy login. Oczywiście hasło jest niepoprawne, ponieważ jest to demo mode, jak wcześniej mówiłem, i zaprezentuję jeszcze tutaj, jak to działa w przypadku w drugą stronę, czyli na przykład mamy sobie stronę taką jak Twitter. Jak ja nie lubię powiadomień w czasie filmików. Twitter.com. Wchodzimy na nią. Następnie sign in. Tutaj mamy nasz standardowy formularz, który musielibyśmy wypełnić. Natomiast my, klikając w kluczyk, pokazuje nam się tutaj, że dane zostaną zaraz uzupełnione. Klikamy Twitter. Wszystko się uzupełnia, klikamy sign in i zostajemy zalogowani. Dobra, czyli to są loginy. Dalej mamy notatki, które po prostu możemy tworzyć. Tutaj sobie przejrzyjmy jedną. Wszystko, jakieś adresy, jakieś spotkania. Możemy także dodać notatkę, wpisać, nie wiem, jakiś kod, tajny kod. Tak, coś takiego, zapisać i to będzie dostępne tylko dla nas, bo my znamy to hasło. Następnie karty kredytowe, jeżeli ktoś z nas używa numer weryfikacji, numer wygaśnięcia, wszystko to jest tutaj dostępne, także też ułatwia sprawę, jeżeli chcemy się gdzieś zalogować. Tak jak wspomniałem, identities, czyli te informacje o nas, imię, nazwiska, daty urodzenia, firmy, w których pracujemy, adresy, telefony, maile i wszystko inne. Jest to też bardzo fajnie zrobione, ponieważ na stronie często zdarza nam się, że musimy wpisać trochę tych informacji. Tutaj jednym kliknięciem wybieramy jeden z tych przypisanych tutaj elementów i wszystko nam się uzupełnia. Dalej mamy driver license, czyli oczywiście prawo jazdy. Troszeczkę inaczej pewnie to jest sformatowane, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Tego nie sprawdzałem, dlatego nie powiem wam, czy to jest dobrze, wszystko działa
jeśli chodzi o Polski, o Polskę. Dalej te programy reward. No, zabrakło mi słowa, chodzi oczywiście o te o kupony i różnego rodzaju tego rzeczy. I na końcu licencje na programy, co jest też bardzo fajne. Wpisujemy nazwę programu, wersja nam się właściwie uaktualnia natychmiastowo, a następnie klucz oraz licencja od kogo, dla kogo oraz stronę producenta. Także też mamy tutaj wszystko zapisane bez żadnego problemu. Oprócz tego mamy jeszcze kilka innych rzeczy, takie jak konta bankowe, databases, czyli jakieś bazy danych, jakieś karty, które uzupełniamy będąc w jakimś klubie, na przykład, nie wiem, na siłowni, nie mając karnet, i inne, jeszcze nawet paszporty, także są to, naprawdę jest tu, mamy sporo tych opcji. Ja osobiście nie będę wam tego pokazywał, ale używam loginów, secure notes, czyli tych notatek, identities oraz software licenses, co jest moim zdaniem główną zaletą tego programu. Następnie oprócz tego tworzymy też foldery, aby wszystko ładnie pogrupować. Jak widzicie, można to oczywiście edytować, usuwać, dodawać, nie ma tu żadnego problemu. No i oczywiście w opcjach, tak jak wam powiedziałem, mamy między innymi możliwość włączenia demo mode, a także wybranie synchronizacji. Ja osobiście używam synchronizacji po Dropboxie, ponieważ programu też używam na Macu. On jest dostępny w cenie $50, ale jeżeli tylko używacie na iOS, to działa tam funkcja iCloud, czyli synchronizacja w chmurze, i jest to bardzo ok. Co do security, oczywiście wpisujemy tutaj nasze hasło. To długie hasło, ale także mamy Quick Unlock Code, taki standardowy kod dostępny w iOS. I to byłoby właściwie na tyle. Tak właśnie wygląda aplikacja 1Password na iPhone'a. Jak wcześniej wspomniałem, jest to aplikacja uniwersalna, także znajdziecie ją i na iPhone'ie, i na iOS, a także na Macu w cenie $50. Jest to trochę spory zakup. Jednak w komentarzach chciałbym poznać waszą opinię, czy używacie tej aplikacji, a jeżeli nie, to czemu i czy sądzicie, że jest ona dobra lub po prostu godna zaufania, bo słyszałem, spotkałem się z takim zdaniem kilku osób, że jednak nie ufają tego typu aplikacjom, dlatego napiszcie w komentarzach. I jak zobaczyliście właśnie teraz, po 60 sekundach bodajże pojawił się ten krótki kod i to byłoby na tyle. Do zobaczenia.